Witam w kolejnym odcinku z serii Niedziela z Niedzielą. Panie Adamie, proszę się przedstawić. Nazywam się Adam Niedziela i jestem przywódcą Ministerstwa Zagłady Wszystkich Polaków. Pojawiam się tutaj, aby w sposób logiczny przedstawić moją własną, nieprzymuszoną opinię na tematy, które pozostawiliście w komentarzach. Jak widzicie, dzięki waszym komentarzom przywódca postanowił, że w kolejną niedzielę zarazi was odpowiednią dawką humoru. A przynajmniej wspólnie mamy taką niedzielę. Znaczy nadzieję. Tytułem wstępu zacznę od nieszczęśliwego dla was już zbędnego pierdzielenia. Ale tylko chwilkę. Niedziela z niedzielą będzie pojawiała się, myślę, w każdą niedzielę i będzie to taki program typowo rozrywkowy na poprawę humoru w tych ciemnych, niekorzystnych dla nas czasach. Poprzednie części, jeśli jeszcze ich nie widzieliście, powinny pojawić się w opisie pod filmem. Jeśli ich jednak nie będzie, to oznacza, że kolejny raz czerwony portal postanowił nie dać mi możliwości wpisania tytułu. Opisu, przepraszam. Ale z tytułem też to się wiąże. Tak jak przy ostatnim filmie. Jedyny tytuł, jaki mogłem wpisać, to film o życiu. Czegokolwiek bym tam nie dopisał, czy przecinka, kropki, czy wykrzyknika. Demonetyzacja. Nie wiem, czym się kierują, ale to ostatnio częsty przypadek. Dlatego i tym razem liczę na wasze udostępnienia i komentarze pod filmem. A teraz, bez zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po zbędnym pierdzieleniu, lecimy z materiałem. Przygotowałem tutaj taką listę komentarzy, na które odpowiedzi udzieli pan Adam Niedziela. Zaczynajmy. Komentarz pierwszy. Deepfake czy koleżka jest tak zrobiony, bo jakość kiepska. Ja jestem jedynie projekcją wyobraźni pana kanalarza, co powinno wam dać jasno do zrozumienia jego nieczyste myśli. Komentarz drugi. Niedzielak odpowiedział na moje pytanie o wymazanej dupie. No nie wierzę. Hashtag niedziela testowa. Więcej niedzielaka. Odsunęli mi ten komentarz, to odpowiedziałem. A co? Ale na twoim miejscu, Krzysztofie, to z tą dupą to bym tak nie śmieszkował. Zamówiliśmy ostatnio testy z Chin, bo ponoć mają większą skuteczność. Dodam, że kolonoskopia to przy nich dziecinna zabawa. Myślę, że jak ci przyjdzie jeden wykonać, to skończy się rumakowanie. Dalej. Komentarz trzeci. Czy będą obowiązkowe testy przed każdym wejściem do kibla w supermarkecie? Widzę, że kolejny zwolennik chińskich testów analnych. Powiem ci, Joker, że to całkiem niezły pomysł jest. Cenimy takie zaangażowanie w niesienie pomocy w dobie anemii. Już was wpisuję do gry wstępnej. To znaczy do badań wstępnych, chłopaki. Komentarz czwarty. W Kanadzie szturm 50 tysięcy aut na Ottawę. Protest przeciwko obowiązkowym rozpuszczalnikom dla ludzi. Ha! Widzicie, jak nieudolnie Kanada nie radzi sobie ze swoimi niewolnikami? U nas, jak na przykład górnicy coś panowali, kiedy zamykaliśmy kopalnię, to cyk! Kasa do łapki i zgoda. Bez zbędnych ceregieli. Bo i tak, to wy za to zapłacicie. Nie ja. Proste. A teraz ponoć też mieli protestować, bo Polski Ład i takie bzdety. W każdym razie dostali do łapy waszą kasę i mamy spokój. A na te ceregiele popatrzcie też od mojej strony, czyli od strony wybitnego ekonomisty, którym bez wątpienia jestem. 50 tysięcy ciężarówek to ewidentny wzrost zapotrzebowania na niektóre towary i usługi w kilku konkretnych dziedzinach. Po pierwsze, sektor paliwowy. Bez wątpienia zapotrzebowanie wzrośnie. A po drugie, wyobraźcie sobie, że kanadyjskie tirówki będą miały ręce pełne roboty. Komentarz piąty. Dzieciaki mają się przyzwyczajać do zniewolenia, do zdalnej pracy dla korpo, a nie myślenia samodzielnego. Do strachu przed wszystkimi i wszystkim. Serdecznie pozdrawiam. W zasadzie co w tym złego? Wszędzie tu szukujecie się jakichś spisków. No i macie rację, ale robimy to dla waszego dobra. Ba, byłbym nawet za ogłoszeniem
referendum w tym temacie dla uczniów i studentów w różnym wieku. I co? Dalej myślisz, że wygrałaby nauka stacjonarna? Komentarz szósty. Niech lepiej uważają z tym pykaniem, bo się pomylą w rachunkach i jak zwykle zawyżą pykanie. Pani Magdo, miało pyknąć i pykło 50 tysięcy przypadków dziennie. To było planowane przez lata i z niczym się nie pomylimy. Tylko wy tak uważacie. Każdy błąd w raportach czy w mediach pojawił się tam celowo. O, na przykład wczoraj wieczorkiem popijałem sobie spokojnie Pfizerka i obmyślałem, ile by tu odejść z tego świata podać. A że wtedy oglądałem ostatni taniec z Michaelem Jordanem na Netflixie, to myślę sobie, wiem. 23. Wysłałem wiadomość do mediów i poszło. Nad ranem się okazało, że przypadek był tylko jeden. Ale fala poszła, więc proszę sprawdzić sobie dzisiejsze artykuły, jeśli mi nie wierzycie. Czy ja w ogóle odpowiedziałem na temat? Nie wiem. Ale i tak mnie to nie interesuje. Pozdrawiam. Komentarz siódmy. Jeszcze jak dadzą, wiadomo komu, darmowe testy w aptekach, to wyjdzie wtedy, że mamy 7 milionów dziennych zanotowań na bezobjawowego srowida. W jakich czasach żyjemy, że idioci wierzą w to, że jak nie zanotujesz i jesteś w 100% zdrowy, to znaczy, że musisz być schorowany. I to ponoć ja jestem płaskoziemcą i foliarzem. Ale co się spodziewać po ludziach, którzy wierzą też w to, że kawałek brudnej, wilgotnej szmaty na pysku uchroni ich przed świrusem. Panie 13 posterunek, co do geometrii naszej planety, to w przeciwieństwie do preparatacji mam jedno zdanie. Każdy powinien mieć wybór, na jakim świecie żyje. Czy to będzie tortilla, naleśnik, czy scentrowana kula do kręgi, nieważne. A maseczki się przyjęły. Dobrze się sprzedają, mamy rozkwit gospodarki w tym sektorze. Czego chcieć więcej? A jak dobrze pójdzie i skończymy z tą senacką parodią komisji Pegasusa, to po jego aktualizacji ponoć będziemy mogli podsłuchiwać wasze rozmowy nawet bez telefonów komórkowych. Ponieważ Pegasus będzie wychwytywał drgania włókien waszych maseczek. I na tej podstawie będzie zapisywał przeprowadzone przez was konwersacje. A wszystko będzie zapisywał na niciach DNA, z których zrobione będą nowoczesne biologiczne serwery. 100% potwierdzone info. Dobra niedziela, koniec na dzisiaj, bo i tak nie wiadomo, czy materiał się przyjmie. To po co się męczyć? No okej. Ja wam oczywiście serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeśli chcielibyście zadać pytanie panu Niedzieli, to piszcie w komentarzach pod filmem z dopiskiem do Niedzieli. A myślę, że minister zagłady z chęcią odpowie na wasze komentarze w kolejnym materiale z cyklu Niedziela z Niedzielą w niedzielę. W sensie następną niedzielę. Jeśli dotrwaliście do końca tego materiału, czyli do praktycznie tego momentu, napiszcie w komentarzach hashtag Niedziela z Niedzielą. Nic oryginalnego nie przyszło mi do głowy. Ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Adie. Do widzenia.